Hello moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Broda, to jest Cube Life Island Survival na Wii U, na Nintendo, słuchajcie, Wii U, tak mi kazaliście mówić, to tak będę mówił, Wii U moi drodzy, no chciałbym przetestować tą gierkę, kosztuje około 40-50 zł, zobaczymy co tutaj się je, weźmiemy sobie tryb Survival, no i słuchajcie, Statistic Internet Rankings New Game, słuchajcie, lecimy w takim razie. I had the perfect life. O proszę. I had everything. Oh, oh, oh. Money, friends, cars. Cars. I even had a huge mansion. I traveled a lot. Went no ładnie. All over the world. But that night, it all changed. That night, I lost everything. Suddenly, our cruise ship hit something, and we started to sink. I'm the only survivor from the shipwreck. Wow, jak to... Woke up on this deserted island. Alone. Alone. Everything I had is now gone. Wow, słuchajcie, gone. Fajnie się zaczyna. Mamy tutaj, słuchajcie, poradniki. Palm Lock, Raft, Rander, Sail. Boże, możemy łódkę tutaj zrobić. Ciekawe. Wohoho, moi drodzy, widzę, że fajna gierka się nam zapowiada, no zobaczymy co, na co nas tutaj stać. No ładuje się dość długo, mam nadzieję, że zestartuje nam to wszystko, że się nie zatnie, bo jak się mi zawiesisz, to tak być nie może. My tu czekamy, widzowie chcą gry, a nie takiego tutaj, please wait. Mam nadzieję, że zatrybi ta gra, no jeszcze się mi nie zdarzyło, żeby na Wii U, słuchajcie, gra się zacięła, no bo to by było przykre dość. Co my tu mamy, możemy linę robić, tak? Z tego co widzę, rope, z tych liści mamy rudder jakiś, palm lock, czyli potem możemy wooden raft zrobić, no ciekawe. No i jesteśmy tutaj. I'm so hungry, so thirsty. Oh, I can't believe it, I'm surrounded by water. Yet not a drop to drink. I must drink something as soon as possible. I didn't break open some coconuts over there. Serio? Oho, jak tu się steruje, moi drodzy? A, w ten sposób. Ohoho, Boże, ale ta gra będzie ostra, moi drodzy. Sterowanie tą grą to będzie coś nieziemskiego. Powiem wam już od razu. Dobra, podejdźmy tutaj. Okej. Okay. Weźmy tutaj to, skreatujmy w takim razie. Jak tutaj wrzucić, żebyśmy to zaczęli działać z tym, że start. No nie, to nie jest to. Resum, proszę o resumę. Dobra, weźmy tego kokosa. Halo. Jak go wziąć? Halo, kokos. Kokos, umiesz się załączyć? Czekajcie, słuchajcie, tu mamy bicie. O, mogłem wypić tego kokosa, super. No, słuchajcie, musicie mi dać czas, żeby się przygotować na to, żeby się przyzwyczaić do tego wszystkiego. Mam nadzieję, że się uda. Troszkę tych kokosów myślę, że warto by było w sumie pozbierać, czyż nie? Dobra, tu jakieś palmy, słuchajcie, rozbijemy. Wszystko, wszystko pod kontrolą. Jesteśmy na tej wysepce. O proszę, poradniki, słuchajcie, podpowiedzi. Co mogę tutaj zrobić? Bardzo się cieszę z takiego faktu. Fajnie to wygląda graficznie przede wszystkim. Czyż nie? Jestem na jakiejś małej wysepce, jakby nie było. Halo? Halo, a jak się tu skacze? Okej, możemy zjeść sobie troszkę kokosów. Halo, panie, a jak tu mogę skoczyć? Wie pan? Dobra, chyba już wiem jak, słuchajcie. Ciekawe to, ciekawie to wygląda, nie powiem. Fajnie, fajnie. Być może wszystko się nam tutaj uda. Mamy troszkę jedzenia. Widzicie, dzień pierwszy, wszystko odliczanie, powoli do przodu. Lecimy z tym fantem. Mam nadzieję, że gierka nie jest dla was troszkę za głośno, bo to by było niefajnie. No ale pozbierajmy sobie jak zwykle te wszystkie rzeczy tutaj. Mamy dość sporo, mamy jeszcze jednego kokosa, to nie jest zbyt dużo. Stworzymy sobie crafting table za niedługo. Tylko weźmiemy sobie te, moi drodzy, te rzeczy tutaj. Oczywiście. Trzy kokosy, no to nie jest dużo tak naprawdę, prawda? Dobra, dawać mi tu więcej kokosów, bo ja muszę tu pojeść z tym wszystkim, słuchajcie. Jak ja mam przeżyć bez jedzenia ani wody? Kokosami to samym się nie najem, tak szczerze mówiąc.
Dobra. Kolejne 6 kokosków. No to, to już jest trochę lepiej. Do naszego przeżycia górskiego. Chodź tu, panie. Dobra, to już zostawię w sumie. Stwórzmy ten crafting table. Dobra, stwórzmy crafting table, słuchajcie. Dobra, jedzonko wzięliśmy. Możemy tworzyć, słuchajcie, te rzeczy. Jakby nie było. Tylko na jakiej zasadzie to teraz działa? Powiedzcie mi. Experience możemy tu zdobyć. Mamy levele. Możemy to przenieść tutaj, z tego co widzę. Możemy to jakoś rozdzielać. Dobra, mamy 40 desek. A jak to rozdzielić, słuchajcie? Jak mamy to dzielić? Halo, panie? No nie gadaj, słuchaj. Nie gadaj, mój drogi. No ja wiem, że możesz coś takiego mi zrobić. Tylko teraz pytanie, słuchajcie, jak ja to mogę porozdzielać? Bo nie chcę samych desek. Słuchajcie, nie chcę samych deseczek. To zrobimy tak, słuchajcie, controls. I zaraz jump, jump, słuchajcie, co my tu mamy? Look, jump, destroy, attack. Menu, inventory. Inventory jest na minusie, z tego co widzę. Sail paddle left, sail paddle right, sail backward. Next item, previous item, create, use, jump, move. Dobra. No to nie będzie takie łatwe, słuchajcie, z kontrolem, z controlsami tutaj. No ale mimo wszystko postaramy się, słuchajcie, ogarnąć. Szczerze mówiąc, ja bym to jakoś chciał, słuchajcie, rozdzielić. A mi się nie wiem, czy się uda w sumie. Dobra, tutaj nic. No nic, no słuchajcie, no spoko. Spoko loko, tylko ja nie chcę, słuchajcie, tyle. No kurde, no i co? 100 patyków będę miał. Dobra, no to chyba tyle wystarczy. A jak was rozdzielić? Patyczki, błagam, nie róbcie mi tego. No to jest najgorsze w tego typu grach, słuchajcie, że ja nie jestem w stanie rozdzielić tego teraz, no. Jak ja mam rozdzielić te patyki? Aaaa! Może jakieś podpowiedzi, słuchajcie. Wy to też nie będziecie wiedzieć zapewne, bo przecież, słuchajcie. Dobra. Zrobimy inaczej. Lecimy po następne drzewo, słuchajcie. Zamknijmy to inventory. Płyniemy. Płyń, panie. Chodźcie, chodźcie. Płyniemy na tą wyspę. Mamy, jest 12, zaraz się ściemni i będzie problem, słuchajcie. To taki dość spory. Jest tu jakaś większa wyspa. Więc warto by było tutaj na brzeg dopłynąć do niej. Tu są jakieś zwierzaczki też w sumie. Weźmiemy sobie to przede wszystkim. Teraz poproszę inventory. Dzięki za deski, moi drodzy. Nie będziemy w ten sposób to robili. W sensie, że będziemy tak po kolei to niszczyły. Nie wiem jeszcze, jak to można rozdzielać. Jak się nauczę, to będzie super, słuchajcie. A póki co... Boże, po co mi kokos tutaj? A póki co będziemy na takiej zasadzie to robili, słuchajcie. Musimy ten crafting table zrobić. Jakby nie było. Dobra, kolejne. Pyk. Halo, panie. Dobra. I teraz zrobimy kolejne. Fajna gierka w sumie się zapowiada, moi drodzy. Nie jest tak źle. To będzie podobno aktualizowane cały czas, więc spoko. Teraz możemy zrobić, słuchajcie, crafting table. Dobra. I co? Halo? Czemu nie mogę zrobić crafting table? Halo? Co jest? Ale lipa. No i czemu ja nic z tego nie mogę zrobić? Halo? Coś jest nie tak, słuchajcie. Ale lipa. Muszę chyba expa nabić, tak mi się wydaje. Innej opcji chyba nie widzę tutaj. Dobra,
Pigs and chickens, no good source of food. No nie gadaj, ja wiem, że jest dobrym źródłem jedzenia, ale spokojnie jeszcze, panie. Jeszcze na spokojnie. O, level up zrobiliśmy, fajnie. Z tego się oczywiście cieszę. Mamy level up, być może teraz już będzie można zrobić crafting table. Mam nadzieję, oczywiście, taką nie ukrywam. Dobra. Deski mamy. Jeszcze potnę sobie te, w razie czego, słuchajcie. To drzewo, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Wieprzku, przestań mi tu chrumkać, tak, bo to jest irytujące. Boże, jak ten... Boże, jak ty śmiesznie brzmi. Masakra. Dobra. Mam nadzieję, że teraz uda nam się stworzyć. No i nie mogę crafting table stworzyć? Co jest? Czemu? Czemu ja nie mogę crafting table, słuchajcie, stworzyć? Coś jest nie tak, powiem wam szczerze. Coś jest nie tak. Nie wiem czemu. Mam cztery pary desek. Crafting guide. O, właśnie. Dobra, mamy crafting guide'a. Zobaczmy to wszystko. Crafting table. Aha! Serio? Boże, ja myślałem, że to jest jak w Minecraft'cie, a tu widzicie, jest zupełnie inaczej. Zaraz mnie tu jakieś ufolutki zaczną jeść. Ale lipa. No to już wszystko jasne. Już wiem czemu. Słuchajcie, już wiem czemu. Dobra, połączmy to w jedno. Już wiem, słuchajcie, czemu tak jest. Dobra, mam nadzieję, że nikt mnie tu nie zaatakuje, bo będzie źle. Dobra, inwentory. Jak ja teraz te różne rodzaje drewna wezmę? Jak ja to mam, słuchajcie, połączyć w jedno? To będzie lipa. Jak ja to połączę, na, żeby to były staki takie, wiecie, żeby pojedynczo było? Może być ciężko, no jak ja to obniżę? No trochę będzie problem, słuchajcie. Czy możecie mi to zmniejszyć, jakoś? Jak ja mam rozdzielić to? No to jest najgorsze w tym wszystkim. Panie, powiedz mi pan, jak ja mam, słuchajcie, to rozdzielić teraz? Ale będzie bieda. Ale będzie bieda. Bo ja teraz muszę... Macie, mamy te mango woods. Ja bym z chęcią zrobił z tego... Prawda? No i co? Jak ja mam z tego... Jakie pojedyncze ten kawałek dałem? Halo? Halo, jak ja to rozdzieliłem? Ej, ja coś zrobiłem tak, że mogłem to rozdzielić. Ciekawe. Tylko w jaki sposób? Ej, ja to jakoś rozdzieliłem. No i teraz nie wiem, co ja zrobiłem. Ale lipa, no. Muszę się jakoś nauczyć to rozdzielać. To by było coś, słuchajcie. To by było coś, jakbym to rozdzielił. Te nie działają. Tutaj też nic nie zrobię. Tu tak samo. X, Y. Tu też nic nie zrobię. Mogę budować niby tym, prawda? No ale to nic na mi nie da. Szczerze mówiąc. A jak to rozdzielić w takim razie? Okej, tu mogę też budować. Nie interesuje mnie to, ja chcę rozdzielić te wszystkie rzeczy. Jest bieda, słuchajcie. Tylko jak ja to mogę rozdzielić teraz? Serio, ja tu gdzieś wyrzuciłem tam siną dal. Hmm.
No i widzicie, tu mam problem. Może się kiedykolwiek nauczę tego, żeby to jakoś rozdzielić. Bo to by było coś mega. Aha! Aha, już doszedłem do tego, moi kochani. Jesteśmy w domu. Już wiem co i jak. No dobra, to ja wiem, ale to... Zasejwujmy to, słuchajcie. Już wiem o co chodzi. Mam, słuchajcie, już wiem o co chodzi. Musimy to zasejwować. Dobra. Boże, tam jest jakiś domek, słuchajcie. Boże, panie, coś ty mi tu posadził. Ja chcę to. Dawaj to drewno. Kura i ten wieprzek mnie osłonią. Ja w to wierzę. Dobra. Weźmiemy sobie teraz te... to drewienko. I teraz już wiem co i jak, słuchajcie. Teraz już... Because my inventory is too full. I need a bigger backpack. Spokojnie, panie. Wszystko pod kontrolą jest. Halo? O Jezus Maria! Run, Forest! Biegnij! O nie! Zginę! Nie! Nie! O Boże, ale spanikowałem. Moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie znać, czy wam się podoba ta gierka. Masakra, już mniej więcej ogarnąłem co i jak. I zaczniemy od nowa wszystko, moi drodzy. Trzymajcie się, pa, pa, do zobaczenia. Cześć.